Sława, pieniądze, bogactwo. Ile ludzi, tyle marzeń. Okazuje się, że istnieje kilka sprawdzonych zasad, dzięki którym możesz osiągnąć wszystko, o czym tylko zamarzysz. Poznaj 5 najważniejszych praw, które odmienią Twoje życie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo serdecznie. Pierwszą zasadą, która pozwoli Ci spełnić wszystkie Twoje marzenia, jest: zmuszaj siebie samego, żeby robić to, co należy zrobić wtedy, kiedy powinno być zrobione, niezależnie od tego, czy Ci się to podoba, czy też nie. Ta metoda jest genialna w swojej prostocie i pozwoli Ci zrealizować dowolne z Twoich marzeń. Nieważne, czy chcesz schudnąć, zarabiać pieniądze, czy też wybić się na YouTubie. Musisz zacząć bezwzględnie od siebie wymagać, niezależnie od okoliczności. Jeżeli trzymasz dietę, to trzymasz ją nawet na własnym ślubie. Jeżeli chcesz zarabiać pieniądze, pracujesz po godzinach każdego dnia. Twoje cele mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, kiedy Ty sam o nie zadbasz. Dlatego też ta zasada jest ekstremalnie ważna. Bez względu na to, co chcesz osiągnąć, musisz robić wszystko, co trzeba zrobić wtedy, kiedy trzeba to zrobić, bez względu na wszystko. I o ile ta zasada jest logiczna, o tyle jest piekielnie trudna do wyegzekwowania. Ludzie są mistrzami wymówek i prokrastynacji i tylko wtedy, kiedy wykształcisz w sobie odpowiednie nawyki, będziesz mógł osiągnąć na tym polu sukces. O nawykach nagrałem inne wideo, które właśnie teraz ukazało się u góry ekranu. Drugim sposobem na spełnienie każdego z Twoich marzeń jest realizacja pomysłów. Na pewno miałeś w swoim życiu wiele ciekawych pomysłów, czy to chodziło o biznes, rozwój osobisty, czy własne życie. Problem wielu osób polega jednak na tym, że w tym miejscu się zatrzymują i pozostają w sferze marzeń. Jeżeli chcesz urzeczywistnić to, o czym rozmyślasz w dzień i w nocy, musisz zacząć tworzyć, zapisywać i ogłaszać swoje pomysły innym ludziom. Wróćmy teraz do przykładu z schudnięciem. Jeżeli Twoim marzeniem jest schudnąć na przykład 10 kg, musisz stworzyć plan, jak tego dokonasz. Tworząc każdy plan, należy go zapisać na kartce, aby widzieć na własne oczy to, co chcesz zrobić. Drugim niezwykle ważnym elementem jest fakt, że przelewając swoje pomysły na papier, zaczynasz działać i wykonujesz swój pierwszy krok na drodze do realizacji marzeń. Ostatnim elementem tej techniki jest ogłaszanie, czyli przedstawianie swoich planów innym osobom. Wiele osób obawia się krytyki ze strony innych ludzi i przez tą obawę nie przedstawia swoich planów innym. Ty tak nie rób. Skonfrontuj swoje marzenia z krytyką innych ludzi i zobacz, co się stanie. Możesz zostać skrytykowany, ale równie dobrze możesz zostać pochwalony. Inni ludzie wytkną słabe punkty Twoich planów, które będziesz mógł zrewidować już na tym etapie. Summa summarum, ludzie, krytykując Twoje pomysły, wyświadczają Ci przysługę i oszczędzają masę nerwów i pieniędzy, które poświęciłbyś podczas realizacji Twojego planu. Ogłaszanie innym swoich planów jest więc czymś bardzo dobrym. Ostatnią zaletą ogłaszania jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie deklaracja. Kiedy przychodzisz do drugiej osoby i mówisz, że chcesz coś zrobić, dokonujesz pewnej deklaracji, z której będziesz musiał się tłumaczyć, kiedy zaprzestaniesz działania. Ogłaszanie więc motywuje Cię do działań, ponieważ obawiasz się nie tylko porażki, ale i tego, co powie Twoja rodzina czy też znajomi. Działasz więc pod pozytywną presją. Myśl, zapisuj i ogłaszaj. Trzecią techniką, dzięki której osiągniesz każde ze swoich marzeń i celów, jest stałe zadawanie sobie jednego pytania. Co jeszcze? Co jeszcze mogę zrobić, aby poprawić jakość mojej pracy? Co jeszcze mogę zrobić, aby osiągnąć dany cel? Co jeszcze mogę stworzyć, poprawić, uczynić, aby moje życie stało się lepsze i pełniejsze? To proste, ale zarazem genialne pytanie może stać się motorem napędowym Twojego życia i odwrócić jego bieg. Kiedy w głowie ciągle kotłuje Ci się tego typu myśl, nie sposób stanąć w miejscu. Ciągle musisz zastanawiać się nad tym, czy istnieją inne drogi i opcje, które warto wykorzystać. Nawet teraz, kiedy oglądasz ten film, możesz zadać sobie to proste pytanie i zapytać, co jeszcze mogę zrobić, aby zrealizować moje największe marzenie. Czwartym sposobem na to, aby osiągnąć to, czego pragniesz, jest działanie tak, jak gdybyś już osiągnął swoje wszystkie cele i marzenia. Świat jest sceną, a my sami aktorami odgrywającymi wybrane przez nas role. Możemy więc dowolnie wybierać to, jak będziemy się zachowywać. Możesz grać rolę ofiary, nieudacznika i pesymisty, który narzeka na wszystko i na wszystkich. Możesz również grać rolę człowieka mężnego, świadomego, godnego, mądrego i pełnego pewności siebie. Tak samo możemy działać z naszymi marzeniami. Jeżeli, dla przykładu, twoim marzeniem jest rzucić papierosy, już dziś zacznij zachowywać się tak, jak gdybyś to uczynił. Poczuj się jak człowiek wolny od tego szkodliwego nałogu. Zobacz, jak inni podziwiają cię za to, że nie palisz już papierosów. Jak się czujesz? Czy to uczucie jest wspaniałe? Myślę, że na pewno. Przecież realizacja każdego z twoich marzeń jest czymś wspaniałym. Działając, jakbyśmy czuli się bardziej szczęśliwi, pewni siebie, wpływowi, pełni sukcesu, powodujemy, że naprawdę zaczynamy się tak czuć. Człowiek nie może myśleć o dwóch sprzecznych ze sobą rzeczach naraz. Jeżeli myślisz o czymś pozytywnym, nie możesz myśleć o czymś zupełnie odwrotnym. Jeżeli zachowujesz radosne nastawienie, nie możesz czuć się smutny i tak dalej, i tak dalej. Dopełnieniem tej techniki jest dziękowanie z góry za to, czego jeszcze nie mamy. Bądź wdzięczny już teraz za to, czego jeszcze nie masz. Podziękuj za otrzymanie tego, czego pragnąłeś. I działaj, jak gdybyś już to miał. Jeżeli szczerze i intensywnie będziesz wdzięczny za swoje marzenia, staną się one rzeczywistością. Technika jak gdybyś sprawdza się w każdej sytuacji, niezależnie od tego, co chcesz osiągnąć. Piątym sposobem na to, aby zrealizować dowolny z twoich celów, jest uświadomienie sobie faktu, że przeszkody są źródłem siły. Sukcesy wszystkich wielkich ludzi miały swój początek w przezwyciężaniu przeszkód. A im większe były to przeszkody, tym bardziej cenne było to zwycięstwo. Genialny wynalazca Thomas Edison został odesłany ze szkoły do domu, ponieważ uznano, że jest zbyt głupi, by się czegokolwiek nauczyć. James Watt, wynalazca maszyny parowej, był tak biedny, że nie mógł chodzić do szkoły, a jego edukacją zajmowała się jego mama. Tak samo zresztą jak osierocony Isaac Newton, który odkrył prawo grawitacji. John Milton napisał swoje najsłynniejsze dzieło Raj utracony, będąc niewidomym, tak samo zresztą jak Beethoven, który komponował, będąc głuchoniemym. Ciesz się z przeszkód i dziękuj za nie. To one są właśnie wyzwaniem dla większego wysiłku, do tak zaciekłej determinacji i niezachwianej wytrwałości, że sukces jest nieunikniony. Nigdy więc nie uważaj, że przeszkody i ułomności są hamulcami, ponieważ gdy tylko właściwie do nich podejdziesz, mogą stać się źródłem twojej siły. Jak widzisz, istnieje naprawdę sporo prostych i zarazem niezwykle skutecznych technik na osiągnięcie tego, czego pragniesz. Mam nadzieję, że ten materiał zainspirował cię. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to po pierwsze gratuluję ci wytrwałości. Jeżeli będziesz stosować metody, które przedstawiłem w dzisiejszym wideo, na pewno zrealizujesz znakomitą większość swoich marzeń, czego oczywiście życzę ci z całego serca. Dodam tylko na koniec, że dzisiejszy materiał oparłem o książkę M.R. Koppmayera Zdobywanie fortuny, w której znajduje się znacznie więcej technik na zdobywanie tytułowego bogactwa, ale i na to, aby po prostu stać się najlepszą wersją samego siebie. Bo tak naprawdę o to w życiu chodzi, aby cały czas się rozwijać i dawać wartość innym ludziom. Pamiętajcie, życie człowieka jest wielkim darem, ale również i zobowiązaniem. Dostaliśmy biblijny talent i mamy tak na dobrą sprawę dwa wyjścia. Zakopać go głęboko w ziemi i nie robić z nim nic, albo go pomnożyć. Wybór należy tylko i wyłącznie do nas samych. Może nie zostaniesz drugim Edisonem czy Marią Skłodowską-Curie, ale bądź na tyle dobry, na ile dasz radę. Bo zarówno ty, jak i ja mamy ogromny dług, który spłacamy przez całe nasze życie i tylko poprzez służbę innym możemy odwdzięczyć się za to, co otrzymaliśmy. Życzę ci, aby w ostatni dzień spłaty twojego długu będziesz mógł powiedzieć, że jesteś z siebie dumny i że pomnożyłeś swoje talenty. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.